Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie robić kabanosiki. Kabanosiki będą dwuskładnikowe, ewentualnie trzy. Zobaczę, jak wyda mi po obróbce podgardla. Bo z czego będziemy robić? Będzie szynka, z której będziemy pozyskiwać klasę pierwszą. Tu mam dwa podgardla ze skórą, które będę musiał sobie obrobić z tych wszystkich gruczołów, które tu są. No i obciąć skórę, bo skóry też nie mamy. I zobaczę, ile mi będzie ważyło to podgardle po obrobieniu. Chciałbym, żeby klasy pierwszej do klasy drugiej było tyle samo. W kabanosach nie dajemy klasy trzeciej, bo nie zależy nam na kleistości tych kabanosów, tylko one mają robić taki tak zwany pstryk przy łamaniu. W ogóle kabanosów, mięsa na kabanosy się nie wyrabia. Co dalej? Oczywiście peklosól u mnie będzie 18 gram na kilogram mięsa. Z przypraw będziemy dawać pieprz czarny grubo roztarty w moździerzu, kminek mielony, czosnek granulowany, owoce jałowca. Zobaczę jeszcze, ale prawdopodobnie dam, bo lubię. I będziemy nadziewać wielita baranie kaliber 22-24 mm. Oczywiście waga potrzebna, deska do krojenia nóż, to oczywiste. Także o przyprawach, ile i jak będziemy stosować, powiem później przy wyprawieniu. Aha, będziemy dawać jeszcze gram cukru na kilogram masy. Cukier będzie nam potrzebny, żeby lekko zmienić pH mięsa, bo będziemy te kabanosy po wędzeniu podsuszać i ten cukier nam pomoże w tym takim pseudo dojrzewaniu. Także co? Ja sobie teraz obrabiam mięsko, poważymy i widzimy się już przy soleniu. No i jesteśmy. Słuchajcie, mięsko obrobione. Tu mam jedną jedyneczkę. Jedyneczki wyszło mi 1,5 kilo podgardla. Wyszło mi po obrobieniu. Było dość mocno gruczołowate. I po skrojeniu tego wszystkiego, co mi się nie podoba, i po skrojeniu skóry, wyszedł mi kilogram tego podgardla. A ten kawałek boczku u mnie miał 900 gram niecałe, czyli podgardla wyszło 1,9 kg. Dwójki wyszło 1,9 kg i jedynki 1,5. Można by dokroić te jedyneczki, żeby było porówno, ale niestety nie mam skąd wziąć. Nie będę też mroził tego. Tych 400 gram tego boczku, a nic z niego nie planuję, także tak będzie zostawione. Myślę, że to nie myślę, na pewno nic się z tym nie stanie, po prostu będzie troszeczkę więcej tej tłustszej klasy. I co? I teraz po prostu odważamy peklosól w dawce 18 gram na kilogram i przemieszać i do lodówki na 24 godziny. Także ja sobie odważam, wkładam do lodówki i widzimy się już przy mieleniu i przy doprawianiu. No i mięsko mamy zapeklowane. Słuchajcie, teraz będziemy je po prostu mielić. Tak jak mówiłem wcześniej, dwójka, nasze podgardle i boczek na sitku numer 6. Nasza szynka klasa numer 1, pierwsza na sitku numer 10. Kawy mam naszkowane. Pieprz czarny z moździerza 2 gramy na kilogram. Owoce jałowca roztarte w moździerzu 1,5 grama na kilogram, czosnek suszony, granulowany 2 gramy na kilogram i kminek mielony 1,5 grama na kilogram. Także zaraz sobie wszystko zmielimy, rozsypiemy przyprawy, wymieszamy, połączymy klasy razem. Będziemy je tylko mieszać aż do całkowitego połączenia się mięs i przypraw, bo mięsa na kabanosy nie wyrabiamy, także ja sobie mielę, doprawiam, mieszam i za chwilę będziemy rozmawiać dalej. No i mięsko mamy pomielone. Słuchajcie, nie powiedziałem, nie naszkowałem w sumie jeszcze jednego składnika, który będzie nam potrzebny. Zapomniałem o nim, a mówiłem wcześniej. Mianowicie nasz cukier do zmiany pH mięsa. Także co, teraz sobie rozsypę przyprawy. To zrobimy to na oko, jest taka mała ilość, że nie będę tego odważał każdego osobna, tylko po prostu tak na oko sypniemy. Mhm.
czosnek. Nasz jałowiec i ostatni pieprz. I okej. Okay. I co? Wymieszać, połączyć i zostawiamy to na 30 minut. No, mamy wymieszane, tak jak mówiłem wcześniej, mięsa na kabanosy się nie wyrabia, żeby mięso nie puściło kleju, bo tutaj w kabanosach nam na tym kleju nie zależy. Także tylko do wymieszania i słuchajcie, ja teraz sobie to zostawiam tak jak tu stoi i pójdę sobie naszykować jelita baranie. Ile tych jelit? Ja szykuję sobie tak w granicach 3,5 metra na kilogram farszu. Jeżeli Wam braknie, jelita baranie są tak delikatne, że w sumie zaraz po przepłukaniu jelita pod bieżącą wodą można użyć je jako, no, do nadziewania od razu po przepłukaniu. Także nawet jak mi braknie pół metra czy metr, to nie ma problemu, wtedy sobie dorobię. Także no co, zostawiamy i idziemy szykować jelita. Setup zmieniony, stół ogarnięty, nadziewarka naszykowana, słuchajcie, farsz już mam w środku. Pamiętajcie, żeby ważne, żeby sobie nasmarować tłok czymś tłustym, żeby on miał dobry poślizg. Jelita są, ale co, zaczynamy po prostu nadziewać. Pokażę Wam jedno, jak nadziewam, a resztę po prostu sobie dokończę. I już po nadziewaniu powiem Wam, co będziemy robić dalej. Farsz mamy tutaj już wypchany. Bierzemy sobie jelitko. Jelita w baranie to jest tragedia w zakładaniu i w nadziewaniu, jak dla mnie. Są bardzo cieniutkie i ciężko się je nakłada na lejek. Do tego są niesamowicie delikatne. Trzeba bardzo z nimi uważać. O, widzicie, już mi tu pękło. Za mocno pociągnąłem. No niestety, tak się czasami zdarza. To już będzie out. Teraz musimy sobie troszeczkę ściągnąć i zawiązać. Ważne, żeby tu nie było powietrza. Nadziewamy. Dobra, jakoś nam to poszło. Mamy kabanosika, nawet troszkę za dużo nadziałem. Musimy sobie wyciągnąć troszeczkę farszu i zawiązać. Ok, albo nawet zostawimy tak. I kolejny kabanosik gotowy. No i słuchajcie, nasze kabanosiki są nadziane. Powiem Wam jedną rzecz.
że jeżeli traficie złej jakości jelita baranie, to jest to chyba jedyna rzecz, która człowieka może niesamowicie zniechęcić do robienia kabanosów. Ja miałem tak w tym przypadku. Normalnie te 3 kilo nadziałałem parę minut, a bawiłem się z tym prawie godzinę. Ale udało się, są nadziane. Można sobie też kupić osłonki kolagenowe na kabanosy, które w ogóle nie wymagają moczenia. No ale kabanos z definicji jest nadziany w jelito baranie, także trzymamy się tradycji. Co teraz? Słuchajcie, teraz tylko i wyłącznie trzeba te kabanosiki sobie powiesić na kijeczki. Jak tam sobie długość lubicie. Słuchajcie, wieszamy i na godzinkę do osadzania. I to jest najlepszy moment, żeby sobie już iść i włączyć lub rozpalić wędzarnię i ją porządnie wygrzać. Kochani, po godzinie osadzania, kabanosiki lądują w wędzarni na osuszanie. Osuszanie będzie trwało, myślę, że około 30-40 minut i myślę, że będziemy wędzić w granicach 2-2,5 godziny. Także słuchajcie, to czy my chyba się widzimy już przy testowaniu, albo pokażę Wam jeszcze, jak będą wyglądały po wędzeniu, a jak jeszcze po dosuszaniu. Także ja działam dalej, a my widzimy się przy następnym etapie. Witam po 3 dobach podsuszania. Zobaczcie, jak prezentują się nasze kabanosiki. Zaraz Wam pokażę z bliska. I właśnie teraz Wam powinny się pokazać zdjęcia. Jak wyglądały po wędzeniu i jak wyglądają po podsuszaniu. No i teraz pozostaje jedynie spróbować. Kabanosik suszony, to wiadomo, najlepiej ze swojskim piwkiem. Ja mam tutaj bezalkoholowe, ale też pyszne. Słuchajcie, rewelacja. Ja bardzo długo szukałem smaku kabanosów. I połączenie właśnie, dla mnie połączenie, podgardle i kminek. To są dwa najważniejsze elementy tej układanki. Słuchajcie, nigdy mi nie wychodziły takie kabanosy, jak nie było podgardla i nie było kminku. Dla mnie jest to po prostu absolutnie obowiązkowe. Każdemu polecam zrobienie sobie takiego kabanosa właśnie z podgardlem i z kminkiem mielonym w takich proporcjach, jak ja dałem. Zobaczycie, nie będziecie żałować. I co Wam jeszcze powiem? Przy podsuszaniu warto sobie podłożyć coś pod kabanosy, bo będzie z nich kapało jeszcze przez te kilka dni. Także, żebyście sobie za bardzo podłogi nie zabrudzili. Także słuchajcie, smacznego wszystkim. Podobało się, zostawcie jakąś łapkę, jakiś komentarz. Nie wiecie, to zapytajcie. Nie subskrybujesz mojego kanału jeszcze, zapraszam do subskrypcji. Staramy się tych filmów dodawać coraz więcej. Pomysłów jest cała głowa. Ciężko tylko z czasem, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu i do następnego materiału. Smacznego!